Siemka ludziska, jestem Harry, pykamy sobie w Modblade Ogniem i Mieczem, jest to pierwszy odcinek jakże z tej gierki. Gra powstała została wydana 4 grudnia 2009 roku. Jest to pierwszy odcinek, nagrałem tą gierkę, bo Viking Conquest bardzo dobrze się przyjęło w miarę, jest oglądane, więc postanowiłem, że spróbujemy z Ogniem i Mieczem, zobaczymy jak to pyknie, mam nadzieję, że też się fajnie przyjmie, a nawet lepiej, więc tutaj zrobimy sobie odcineczek 1-2, zobaczymy, tam kilka nagramy. Zobaczymy jak to się przyjmie. Film miał być już wcześniej opublikowany, no tylko nagranie, które wcześniej zrobiłem, to trochę kiepsko wyszło, bo nie dość, że słabo mnie było słychać, muzyka za głośno, tak głośniejsza ode mnie, jeszcze mi coś tam charczało cały czas film, więc nie będę puszczał wam takiego czegoś, takiego główienka. Więc mam nadzieję, że teraz lepiej się to wszystko nagra i skomponuję muzykę, ściszyłem do cna, do zera tutaj, więc tam jedziemy, zobaczymy z nową grą, damy sobie łatwy, mężczyzna, pozwól mi wyjść bez zapisu, okej, okay. Charyzma, okej, okay. Tutaj tak, potężny cios, weźmiemy sobie handel, tak. Na razie jednoręczna, broń palna też się przyda, imię, zwykłe, Harry, tutaj gotowe, okej, okay, twarz, może taka być, jaki, o, nie takie, dobra, coś się wymyśli, z tymi włosami, dawaj mi takiego, o, dobra, taki gotowy, zobacz co się dzieje. Dobra, lecimy dalej. Nagrałem chyba z trzeci albo czwarty ten raz odcinek WSD. Wiemy jak to już. Ja już tutaj wiem co jak. To trzeba rozwalić. Okej, okay. No z góry. Ciulni, okej. Okay. Dobra. Widzi to, no. Hopie, co ty tak słaby. Na razie każdy tutaj słaby. Potem tutaj na pewno się jakoś to rozwinie szybko. Chodź tu, ja już wiem jak tutaj. Okej, okay. Dobra. Samuczek szybciej przejdziemy, bo już wiemy co jak tutaj się robi. To są, oni są nasi. Chodźcie tutaj. Dobra. Okej, okay. Dobra. Ej. Tamten padł. Z kim mam gadać? Dobra, ja tutaj tak, tak, tak. Lecimy tutaj. Mamy, a, jakaś studnia, okej, okay. Mamy tutaj, są te konie. Dobrze. Dobra, o kurwa, za pierwszym. No widzicie. Ja się jestem dupcem kilka razy. Mam tutaj, że, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Że muzyka nie jest za głośna. Więc świetnie zgotowy do jazdy, konie potrafią być naprawdę przebiegłe. Okej, okay. Widać, że wykarczowany jakiś las, troszeczkę lasu tutaj, więc nie mam, szable już tutaj przygotowane, bo ktoś będzie jeszcze do bitki tutaj gotowy, z tego co wiem, i potem będziemy mogli ruszyć tak dalej. Tylko jak ja wyglądam, no zwykła postać, tak, tutaj bez szału. Uwaga, gdzie? Tam, na z przodu, tak, więc dobra. Okej. Dobra. Dobra. Chodźcie tutaj, ty. Gdzie ty spindalasz? Chodź tu. Okej. Dobra. W sumie jednego zabiłem, przeładuj sobie chłopcze. Okej. I co, już koniec? To wszyscy? Czy jeszcze ktoś tam? Ktoś jeszcze? Dobra. Okej, wielkie dzięki, nieznajomy. Sądzę, że masz do mnie kilka pytań na temat tych obcych ziemi i ciężkich czasów. Oczywiście, wiele chciałbym się dowiedzieć. Pokonawszy ostatniego bandytę, podchodzisz do Montfora, aby porozmawiać. Witaj, nazywam się Jacques de Clermont.
Widzę, żeś człowiek dobry. Rozsiodłaj o konia i odpocznij przy ognisku. Aby póki kolacja nie jest gotowa, odpowiem ci. Nazywam się Harry. Jak trafiłeś na tę stronę, panie? Dokąd podążasz? Okej, opowiedz mi. Okej. Wstecz. Dobra, dziękuję bardzo. Możemy mieć 82 postać. Tak wygląda na chwilę obecną. Ekwipunek sobie tutaj tak damy. Dziękuję bardzo. Informacje tutaj, rozmowa ze starostą. Kiedy dano kotowy dał. Ja tylko poradziłby odwiedzić miejscowość Zamosze. Mówi, że miejscowy sołtys szuka odważnych ludzi do wykonania wszelkich zadań. Zamoszę, okej. O, tutaj, dobra. Zarządzanie mapą. Okej, dobra, my już wszystko, tą manikę całą wiemy. Jeśli ktoś dotrwa do tego momentu, niech pisze na zdrowie. Porozmawiam ze starostą. Potrzebuję mi zapasy. Powiedz mi, co się tu dzieje. Czy są we wsi chłopcy, którzy zaryzykują i poszukują szczęścia na wojnie? Okej, pewnie. Pewnie powiem. Jan Michaj, miejscowy sołtys. Jesteśmy Rusinami, ale rządzi nami polska szlachta. Mówią, że car ruski chce nasze ziemie wziąć pod opiekę i wyrusza na wojnę z królem polskim. Teraz idzie z armią na Smoleńsk. Słyszałem też, że kozacki pułkownik Załotarenko niedaleko ze swym wojskiem się zatrzymał i wciela wolnych ludzi do wojska zaporskiego. A nie ma tu czegoś, czym bym mógł się zająć? Tak by i szabelką machnąć i sławę zdobyć? Sakwę napełnić też by nie przeszkadzało. Tuż dla niedzielnego człowieka zawsze znajdzie się praca. Wierzysz czy nie, szlachta w oczekiwaniu na armię moskiewską siedzi w swych miastach i zamkach, bojąc się coś nos wyściubić. Kuźwa, jakie słownictwo tutaj porąbane. Nie mógł jakoś to normalnie napisać za bramę. Na szlakach grasują rozbójnicy, którzy wędrowców atakują, a my przez nich nie możemy dostać się na targowiska. Do tego wojewoda Smoleński bierze od nas takie pogłówne, że nie mamy do go z tego czego płacić. Wkrótce zaczniemy głodować. Okej. Tutaj okej, nie ma. Odejdź. Więc tak, tutaj Ruś. Aha, to jest Ruś. Ale tutaj rządzi Polska, tak? Gdzieś tutaj było takie małe coś, gdzie można było werbować ludzi, tak? Tylko trzeba to znaleźć. Bo wiem, bo tutaj jest tak, okej. Tutaj pojedziemy sobie. Tutaj, zwerbać odników. Okej. Dobra, mamy tutaj, znaleźć kapitana Mików. Znaleźć się kapitanem polskich. Chcę znaleźć żołnierzy, strzelców. Tak, zobaczymy. Nie. Okej, nie ma. Wzięliśmy wszystkich i chyba teraz tutaj mamy mało pieniążków. 80. Jest nad 18. Mamy kosynier. 15 tych. Dlaczego tak jak się strzelców? Ej. No dobra, to nie było tematu. Lwów. To mają. Mało. Na przykład. Na przykład 48 tych. Bardzo małe te, a Kraków powiedzmy tutaj, to, aha, patrol, okej. Dobra, ile 50, no kurde. Bardzo mało tutaj jest, można powiedzieć, gdzie ja byłem tutaj. Gdzie jest Smoleńsk? Okej. Jedziemy tam.
Tutaj. Tutaj może tu. Już tu było. Dobra. Rudnia. Okej, idziemy do Rudnia, zobaczymy czy... A, nie ma. Dobra, nikt nie chce tutaj walczyć. Smoleńsk oblegany. Okej. Okej. Ej. No co mi... Okej, nie, ale bym chciał jakiś tutaj... można powiedzieć... Bandytów. Bo ja nie wiem, gdzie tutaj szukać właśnie tych bandytów właśnie. O, tutaj coś jest? Nie. No właśnie, ej. Byście mogli napisać, gdzie... gdzie, w których miejscach szukać jakichkolwiek bandytów tutaj. No. Kursk. O, tak, Kijów, to chyba coś z Ukrainy. Albo nie. Kamieniec. Dobra, tutaj może coś poszukam i zaraz się widzimy. Żadnych bandytów, tak? Żeby cokolwiek tutaj żeby ich zrabować, ani nic. To jest katastrofa. Ludzie. Moi drodzy. No, Lwów, ile ma tam? 66. Nie to, kurde. No. Zawiodłem się. No widzicie, no. Tu jakaś bitka. Możemy... jestem Harry. Pułkownik Iwan Bohun, szlachcic z kraju, wojsko dla polskiego pracy. Okej. Okej. Dobra, zrobimy tutaj coś. Ty! Opie, tutaj się pojebałem chyba. Ja myślałem ten, że... Okej. Dobra. Dobra. Tutaj to ma być skrapa w sumie. Dobra. Dobra. Nie no, to... Całkowicie nie wypał, nie? No. Kurde, nie wypał, no. Ja myślałem, że ten... Nie, odejdź. Ja myślałem, że... 8 nas zostało. Jakichś jeźdźców. Dobra, mamy ich. Zatkać wroga. Ja po prostu myślałem, że tutaj im pomogę, tak? Że jakoś będę im pomagał. A tu no takie... Taka niespodzianka. 2, 4, 5, 6. Ten też tam ich jest. Okej, ładuj, ładuj. Dobra. Okej. Chodź tu. Dobra. Wygraliśmy. Już nie, jeszcze. Okej. Okej, kontynuuj. Dobra, mamy to. Zaczynam jakoś zarabiać oddział. Ekwipunek 21. No trzeba się namęczyć, żeby cokolwiek tutaj znaleźć, tak? Tak. Dobra. No ogólnie jest tutaj cokolwiek trudno znaleźć, więc jeśli będziecie taki
Jeśli ten film będzie taki jakiś... Dobra. Dobra. Okej. Dobra. Dobra. Tak, bitka, 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 bitką. Ładuj to, hopie. Dobra, przynajmniej coś jest, tak? Coś się dzieje. Dobra. No, ej! Dobra. Tutaj. Okej. Okej, dobra, mamy to. Okej. Nie wiem, gdzie są moi w ogóle. Czy oni poginęli? Co? Ty śmieciu, ty. Dawaj, wiśneczki. Dobra, odwrót. Dobra, coś dorobiliśmy. Teraz możemy lecieć do Kijowa. Ruszy na rynek, broń. Okej, okej. Co ja mam? 1-1, tutaj jest 1-1. Ale ładnie wygląda, o. Buty. Łuk. Dobra. Okej, na razie nic. Pięknie. Kupimy sobie jeszcze jeden chlebek. Okej. Dobra. Odejdź. Czy to był oddział? Czy mogę kogoś lepszyć? Tak. Okej, oni biorą doświadczenie. Ona, kurwa, wieśniaczka. Robi za tłum. Dobra, po prostu robi za tłum. Nie było tematu. No chcę, żeby ten film jakoś był dłuższy też. Tak. Z werby ochotników? O, jeden chyba, albo dwóch. Nie, dwóch wieśniaków, dobra. Więc ja już mogę tutaj z wieśniaków tutaj robić armię. Zwerbować jakichś kupców, okej. Tylko tutaj... Aha, porównać ze starostą. Aha, dobra, to mam pięciu wieśniaków tutaj. Ja po prostu mogę z nimi... To jednak mogę, aha, nie wszędzie, ale mogę, tak? To czekajcie, czy ja mogę na przykład tutaj? Ja bym chciał Dobrusz i tam sobie zobaczymy, czy może kogoś uda nam się werbować. Nie chcę. W Polsce nikt nie chce tutaj walczyć, tak? Z żadnych z tych wsi. Dlaczego? Pytam się. Dawaj. Jedziemy zatrzymać rozbójników. Mamy tam kilku tych strzelców. Na motłoch to motłoch, tak? Kurwa, mam nadzieję, że tam za dużo nie będzie. Tutaj. Pokaż, gdzie oni są. Dobra, widać ich chyba. Okej. Okay. Konnica, tak, jedzie. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Zabili mi jednego konnego. No ale... Okej. No par, no. Żadnego degenerata nie wiem celność. Halo, halo. Ciebie celne, tam jest za dużo, za duży karmider. Dobra. Przeładuj sobie. A akurat już ostatni chyba. Już? A nie, tam kogoś gonią jeszcze. Chyba. Czy nie? Gdzie oni jeszcze walczą, ty? Buta jeszcze?
mamy to. Wioska obroniona. Dobre. Okej. Przyjmij nagrodę na razie. Okej, odejdź. Tutaj. Dobra, na razie mamy. Chłop. Okej, 12 nas jest, a tutaj. Nie śwież. Dlaczego tutaj nie chcą być ludzie werbowani, bo tutaj to choczo. Nie ma. Tutaj też nie ma, okej. Dobra, to nie ma coś tutaj czepiać. Od zia mamy inne. Okej. Postać, dobra, ekwipunek mamy 209, żarełko mamy, więc lecimy na nasze tereny. Chyba tutaj starczy odcineczek tutaj, więc ja dziękuję za uwagę, jeśli film się spodobał, duża łapa w górę. Przede wszystkim subskrypcja ze dzwoneczkiem tam pod filmem, oczywiście ma być szara, nie czerwona, zostaw dzwona, żeby na bieżąco z filmami. Ja oczywiście dziękuję za oglądanie, zostaw komentarz, no kurde, jedź hopie. Zostaw komentarz, a dostanę serduszko. I do zobaczenia następnego odcinka. Elo, na razie.